Marszałek, Wysoka Izba, nad tą ustawą wisi widmo rzekomej seksualizacji dzieci poddawanych tym niecnym praktykom przez wdzierających się do polskich placówek oświatowych degeneratów, jakim mają być edukatorzy seksualni. Efektem jest negacja edukacji seksualnej jako takiej przez cały obóz prawicy zjednoczonej. Negacji edukacji seksualnej jako złowrogiej, napędzanej przez siły zła. Minister Czarnek kolejny raz prowadzi tutaj krucjatę rugowania z placówek oświatowych tej edukacji, napędzany przez opętanych obsesją seksu polskich hierarchów kościelnych, usiłujących kontrolować tę sferę życia Polek i Polaków, sferę, z której teoretycznie po ślubowaniu winni być wyłączeni. Czym tak naprawdę, proszę Państwa, jest seksualizacja? Owszem, jest powszechnym dzisiaj i groźnym zjawiskiem, ale zupełnie czym innym, niż wydaje się świętoszkowatym obrońcom niewinności polskich dzieci z prawicowych ław. Seksualizacja to proces, w wyniku którego wartościowanie drugiej osoby oraz siebie samej czy samego dokonywane jest przez pryzmat atrakcyjności seksualnej. To była definicja. Seksualizacja będzie się wiązała zatem z narzucaniem komuś bycia seksy i oceniania go w kategoriach atrakcyjności seksualnej. Seksualizacja to nie jest edukacja seksualna. Zdobywanie wiedzy na temat seksualności, czegoś, co jest nam, ludziom, wrodzone i naturalne, nie jest, to nie tylko nie rozbudza niezdrowego zainteresowania seksem, ale wręcz odwrotnie, jak przypominają specjaliści z Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, rzetelna edukacja seksualna zgodna ze standardami WHO chroni dzieci i młodzież przed wykorzystaniem seksualnym oraz pomaga lepiej przygotować do roli partnera, partnerski, męża czy żony.